I z tego co wiem, grasz niepokorną policjantkę. Opowiedz trochę o Dzikiej, bo tak się nazywa twoja postać. Tak, wiesz co, no tu nie chciałabym za bardzo spamować, ale generalnie Dzika jest dziewczyną, która wychowała się na osiedlu. Biegała z tak zwanymi fanami piłki nożnej i to jest jej jakby takie środowisko, w którym się wychowała. No później są, nie chcę tu mówić dokładnie co, ale pewne sytuacje życiowe, dramat się wydarza, bardzo duży w jej życiu i to ją kieruje w zupełnie inną stronę. Idzie do policji, no ale można powiedzieć, że można wyjść z osiedla, wyjechać, ale osiedle z ciebie nigdy nie wyjedzie. Tak właśnie bywa. I musiałaś do tej roli przejść wielką metamorfozę. Przypuszczam, że obcięcie włosów nie było łatwe. Od razu ci przyszła ta decyzja z łatwością, czy musiałaś trochę pomyśleć? To było tak, bo to nie jest tak, że ja po prostu obcięłam te włosy. Tak jak mówię, najważniejsze były te przygotowania kilkumiesięczne, a to obcięcie włosów było trochę taką wisienką na torcie. Od początku reżyser mówił faktycznie, że chciałby obciąć te włosy, natomiast po tych kilkunastu miesiącach przygotowań mieliśmy próby kamerowe i on do mnie powiedział, jeszcze byłam przed obcięciem, powiedział, wiesz co Weronika, my to mamy zrobione, ty nie musisz obcinać tych włosów, tak jest okej, już to wystarczy, jakby już mamy to uchwycone po tych próbach. No ale wtedy ja już powiedziałam, że ja jeszcze potrzebuję, żeby jakby do końca dokonać jakiejś takiej transformacji swojej fizycznej, no nie tylko fizycznej, bo to też duża praca z sobą wewnętrznie była. Ja potrzebowałam i ja postawiłam na to obcięcie włosów. Czułam się po tym średnio. Pamiętasz tę chwilę u fryzjera, jak siadłaś i powiedziałaś, tniemy? Pamiętam dokładnie i wiesz co, było tak, że w pewnym momencie chwyciło mnie za gardło, ale to nawet nie było, jak ja spojrzałam na siebie w lustro, jak ja wyglądam z krótkimi włosami, tylko jak spojrzałam na ten pęk tych włosów, bo tak miałam obcięte całe, żeby można było z nich potem zrobić perukę, sobie pomyślałam, kurczę, ile my razem przeżyliśmy, byłyście ze mną w takich sytuacjach i w tych szczęśliwych, i tak po prostu poczułam, że kawał takiej przeszłości, to było dla mnie symboliczne, zostawiłam razem z tymi włosami. No a potem już się nie przejmowałam, jakby wiedziałam, że to zrobiłam to w konkretnym celu, więc już się nie zastanawiałam. I nie chciałaś zostać z takim jeżykiem? Nie.